Karaiby, Aruba. Mówi się, że na Arubie praktycznie nie pada deszcz. Opady są około 500 mm rocznie. Mówi się, że na Arubie ciągle świeci słońce. Mówi się, że jest tutaj większa liczba dni słonecznych na całych Karaibach. Mówi się wreszcie, że nie ma tu huraganów. Mówi się, że woda w Morzu Karaibskim na tutejszym odcinku nigdy nie spada poniżej temperatury 27 stopni Celsjusza. To są pewnie główne argumenty, dla których tutejsi mieszkańcy zwykli nazywać Arubę One Happy Island, czyli wyspą szczęśliwości, taką wyspą szczęścia. Jest jeszcze jednak jeden argument, którego turyści również podchwytują tenże idiom One Happy Island. Chodzi o to, że na Arubie nie obowiązuje cło. W związku z czym tutejsze sklepy są poza tym systemem celnym. Ale to wcale nie oznacza, że ceny na Arubie są niskie. Ale odnośnie cen i odnośnie ich wysokości za chwilkę co nieco więcej Państwu opowiem. Zapraszam. Nie jest to wyspa, ta, nie mówmy się, te są czterokrotnie wyższe niż w Polsce. Walutą można płacić dwojako, można płacić dolarami, a także walutą lokalną, ale o tej walucie powiem za parę chwil. Natomiast póki co chciałbym Państwu to nieco przybliżyć tematykę cen w restauracjach chociażby. Pokażmy Państwu na przykład sandwicze, czyli takie kanapki. Ceny są od $11 do $12, czyli około 45 zł przy obecnym kursie dolara amerykańskiego. Są to ceny, umówmy się, no, zatrważające. Mamy również dzisiaj okazję kupienia mojito na bazie melona, zaledwie 9 amerykańskich dolarów, to jest około 40 zł. Idziemy dalej. Dziś mamy troszkę mało ludzi, ponieważ jest godzina 18. Większość gości jest w hotelach, a ich tu jest mnóstwo. A to jest hit hitów. Zmiksowany grill dla dwóch osób. Zaledwie 75 dolców, czyli nasze około 300 zł. Tanio, nie? Tanio. Umówmy się jednak, że Aruba nie jest miejscem dla ubogich turystów. To jest miejsce, gdzie stoją się bogaci Amerykanie, bogaci Europejczycy i tutaj na taki 5-dniowy wypoczynek potrzeba naprawdę, naprawdę słono zapłacić. Część turystów, kiedy czyta przewodniki, wnioskuje, że do końca lat 80. XX wieku na Arubie obowiązywał holenderski gulden. To nie jest prawda, ponieważ gulden faktycznie był na Arubie, ale to był gulden tutejszy, troszkę inny niż ten gulden, który był faktycznie używany w Holandii. Natomiast współcześnie na Arubie, jeśli chodzi o walutę, obowiązują tak zwane floriny. I już Państwu pokazuję, jak taki florin wygląda. To jest 25 florinów. Ta waluta jest tylko i wyłącznie obecna tutaj na Arubie, na wyspach Curaçao i na okolicznych innych wyspach już jest zupełnie inna waluta. Także ta waluta jest rzeczywiście dość ciekawa. Akurat na 25 florinach widzimy grzechotnika. To jest to, co tutaj faktycznie można spotkać. Oprócz grzechotników masę innych węży. Podobno od niedawna są również węże boa. Te węże zostały sztucznie tutaj zasiedlone z Ameryki Południowej, dokładnie z Wenezueli, z Kolumbii i faktycznie tych węży boa jest tutaj plaga. Podobno mieszkańcy zaczęli powoli je wybijać, ponieważ no, węże boa tutaj powoli się zaczynają panoszyć, ale póki co na florinach jeszcze węży boa nie ma, póki co jest tylko i wyłącznie grzechotnik. To jest około połowy naszego amerykańskiego dolara. Taka wartość obecnie florina na Arubie obowiązuje. Czuję się jak Arubiajczyk. Gorąco i sucho. Taka jest Aruba. Mówi się, że na Arubie pada około 500 mm rocznie, 500 mm deszczu rocznie. Jednymi porami, kiedy można spotkać deszcz, jest tu przełom roku. Teraz, kiedy nagramy to faktycznie tutaj jest co nieco deszczu. Zresztą na niektórych ujęciach Państwo deszcz już widzieli. Także Aruba jest wyspą suchą, ale nie aż tak, żeby nie było tu ani kropli deszczu. Natomiast poza tym okresem deszczowym, czyli między lutym a listopadem, wówczas praktycznie na tą suchą ziemię nie pada ani jedna kropelka deszczu. I dlatego też Aruba kaktusami stoi i taką roślinnością kserotermiczną. Państwo zwrócą uwagę, wszystkie te krzewy są bardzo niskie, bardzo suche i bardzo ostre, bardzo ostro kolczaste. W związku z tym tutaj praktycznie mało co mieszka, mało co czuje się dobrze. Widzieliśmy różnego rodzaju osły, widzieliśmy parę drapieżnych ptaków, jest tu mnóstwo jaszczurek i są również węże. Węże są grzechotniki, są żmije arubskie. Tego typu należy się zwierząt wystrzegać. Natomiast co tutaj rośnie? Oprócz słynnych kaktusów na Arubie spotkamy również aloes. I to właśnie aloes jest współcześnie takim towarem eksportowym, z którego Aruba żyje. Kiedyś, do niedawna jeszcze, Aruba stała ropą naftową. To nie była ichniejsza ropa, to była ropa nabywana z pobliskiej Wenezueli, a następnie tutaj w okolicznych fabrykach przerabiana i eksportowana na cały świat. Współcześnie te rafinerie praktycznie już nie pracują, także współcześnie Arubie został tylko, a może i aż, aloes. se aferra a tenerte por siempre en sus labios. Llorosa, tú eres mariposa, dormida en mi corazón, que me consume la... Większość turystów przybywających na Arubę to wcale nie są turyści z Europy, to są głównie turyści z Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej. I co oni tutaj robią, proszę Państwa? Lądują takimi wielkimi statkami do portu w Orenstad, a następnie z reguły miał około jednego dnia, aby na Arubie się jakoś oswoić, na Arubie się jakoś zabawić. Część z nich ląduje od razu w sklepach wolnocłowych, część jest porywana przez taksówkarzy, ewentualnie przez takich kierowców dużych, takich jeepów, którzy to kierowcy wezmą ich na taki tur wokół wyspy. Otóż z północnego skraju wyspy, z latarni, aż na południowy skraj wyspy do słynnej plaży Baby Beach jest około 30 km. To jest odcinek do pokonania w około 45 minut. W związku z czym tak naprawdę w ciągu jednego dnia można zwiedzić całą wyspę, całą Arubę. Jednak nie wszyscy mają ochotę albo pieniądze, albo po prostu widzą sobie ten swój wypoczynek nieco w inny sposób. I ci właśnie ludzie lądują tutaj, na pięknych, długich, piaszczystych, złotych plażach. Wynajmują sobie takie właśnie eleganckie stoliki z palemkami jako daszkiem przed słońcem i w ten sposób spędzają swój urlop. Część z nich ma na to jeden dzień, ponieważ ich statek za kilkanaście godzin będzie odpływał w następny rejs do kolejnej wyspy, do Curaçao albo do kolejnych wysepek karaibskiego wybrzeża, a część z nich faktycznie tutaj ma czas na urlop przynajmniej na 5, 6 albo więcej dni. I w ten sposób ten czas im mija. Nudno, słońce, plaża, morze. Nic nie ma do roboty. When Jesus washed my sins away.